tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ma problema. Siema. Rozpęd większy zrób. No to dawaj. I czekaj u góry na mnie. No dobra. Ognia, ognia! Dymek leci. Go muszę popchać. Chyba Tymek musi dookoła jechać. Jak? Dobrze. To jeszcze sobie zjedź, wjedź i pojedziemy tam. Czekam na Tymoteusza. 50? 65. Ile ma? 8. Dajesz. Super dzisiaj. Myślałem, że będzie gorzej. Ziemia jeszcze trochę zamarznięta, ale... A ty co masz za sprzęt? Bartona 300, ale to nie jest mój. Kurde ty, ja Bartonem w życiu nie jechałem. Są diaboliniego, Shadowa 250 lat. Też nie jechałem nigdy. Chińczyki są. A jak ten Barton, powiedz? To jest jaka pojemność? 300. Dwusów? 4 osób. 4 osób. Jak to się sprawuje, powiedz? Jakbym centralnie... Jak? Super się sprawuje. Super? Nie ma, jak się gaz da, to on staje. A jak jest twardy, jemu się da gaz, to on staje do pionu. Tak? No. A mogę się przejechać? Barton 300. Wiesz, to dla widzów, żeby wiedzieli, czy to jest dobre, czy to jest złe. Kurde. Ile taki kosztuje? Ja mogę? No możesz. Żółty do zapalania. Co? Żółty do zapalania i czerwony do gaszenia. Dobra. Wszystko normalnie, jest jedynka, dół, dwójka. Dobra, to robimy podjazd i zamiana. No. Sprzęgło. Sprzęgło na dół, no. O, nie lubi cię. Nie lubi. Jak, gazu to dać? Nie. Zalałeś go może. Bardzo. Bardzo 300.
teraz jest z każdego biegu, teraz mam truje. A ci powiem, że to moc ma, ty! No. Ile to waży? Nie wiem, 120 kilo. W ogłoszeniu niby w Kakoliwicach wykupywany. Gościu mówię, że 118 ma kilo. Ile taki kosztuje? 13. Ale ci powiem, że to ma, to cały czas trzyma, nie? No. Trzyma. Ale to ile? Jaką ma pojemność? 350. Kuba! Kuba! To zjedźcie na dół! Jak udało się? Bartonem jechałem! To? Mega! Ty, ale dobry ten Barton jest! Teraz już będę mógł opowiadać. Wiesz, że on z trójki z miejsca rusza normalnie, bez problemu, nie? Trochę tego sprzęgło ciągnie, nie? No. To co, lecimy tam na dół? No nie wiem, jakby sobie mogę to nagrywać. To jeszcze raz sobie co? Mogę to nagrywać. Będziesz nagrywać? To za mała moc, mówię. A mi nagrywa jeszcze, czy nie? Nagrywa oczywiście. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.